Ostatnie dwa zajęcia poświęciliśmy przesłaniu filmu oraz jego strukturze, sekwencji zdarzeń budowanej według prostego schematu. Następnym etapem jest podział szczegółowego schematu podkręcania historii na większe fragmenty, tak zwane akty, podobnie jak w teatrze. Na przestrzeni wieków mistrzowie opowieści eksperymentowali, tworząc mniej lub bardziej złożone historie z jednym, ośmioma czy większą liczbą aktów. Jednak najbardziej powszechną w tej chwili dla filmu jest struktura trzyaktowa. W akcie pierwszym mieszczą się pierwsze trzy etapy budowania historii, na początek dawno, dawno temu. To tutaj poznajemy głównego bohatera, odtwórcę głównej roli, nazywanego fachowo protagonistą. Dowiadujemy się też, kiedy i gdzie rozgrywa się akcja. Na przykład w Gdzie jest Nemo poznajemy Marlina i Nemo, którzy mieszkają sobie w zacisznym zakątku rafy. Odkrywamy, dlaczego Marlin tak panicznie boi się tego, co czyha w głębi oceanu. Pierwszy akt uświadamia publiczności, z jakim typem filmu będą mieli do czynienia. Czy będzie to film science fiction, albo komedia romantyczna, dramat historyczny, a może coś innego. Każdego dnia. W tym miejscu dowiadujemy się, jak wygląda życie codzienne bohaterów. Na przykład w Gdzie jest Nemo poznajemy inne stworzenia, które zamieszkują rafę i mniej więcej, jak wyglądają ich codzienne rytuały. Aż pewnego dnia. Ten moment często nazywamy punktem zapalnym. To zdarzenie, które prowadzi do kluczowej przeszkody czy trudności, którą napotka bohater i nadaje całej historii rozpędu. W Gdzie jest Nemo? Nemo ma w nosie rady taty. Wypływa tak daleko poza bezpieczną rafę, że zostaje złapany przez nurka. Żeby go uratować, Marlin musi się skonfrontować ze swoją największą traumą – otwartym oceanem. W pierwszym akcie często także poznajemy tak zwanego antagonistę, czyli czarny charakter. Pewnie to żadna nowość, że jest to zazwyczaj postać nazywana tą złą, ale to wcale nie musi być osoba. Ogólnie mówiąc, antagonista jest pewnego rodzaju siłą, która staje na drodze spełnienia marzeń i potrzeb bohatera. W przypadku Marlina antagonistą jest coś. To coś, co stoi mu na drodze, to ocean i jego wielki strach. Ponieważ zrozumienie pierwszego aktu jest absolutnie kluczowe, poprosiliśmy naszych twórców o nieco więcej informacji na ten temat. Dlaczego akt pierwszy jest tak ważny? W akcie pierwszym chcemy przedstawić naszych bohaterów, wprowadzić widza w meandry historii i pokazać mu, dokąd chcemy zmierzać. Akt pierwszy ustawia całą historię, bo umożliwia nam poznanie głównej postaci w jego, jej świecie, zrozumienie miejsca danej postaci w świecie, a także problemów, z którymi się zmaga. Dowiadujesz się na tyle dużo o danym bohaterze, żeby go polubić i zdecydować, czy wybrać się wspólnie w podróż z twórcami filmu i samym bohaterem. To ogromnie ważne, żeby zdobyć widzów już w akcie pierwszym. Spośród naszych filmów chyba Wall-E ma najmocniejszy początek. Świat wygląda tak, jak wygląda. Po katastrofie ekologicznej jest planetą śmieci, porzuconą, czarną wizją przyszłości. I nagle na tym gruzowisku trafiamy na idealistę, robota Wall-E, który wierzy, że też może się zakochać w otoczeniu, które ma za zadanie uprzątnąć z pozostałości dawnego świata. I to jest w sumie piękne, że w świecie, gdzie nie ma już żadnych żywych stworzeń, znajduje tę roślinkę. Wierzy i czuje, że jest prawdziwa i wtedy pojawia się Ewa, która także podziela jego idealistyczne zapędy, które wykraczają daleko poza nasze programowanie. Udowadnia też, że możemy być kimś więcej niż nas nauczono, być ponad to, co nas otacza. A punkt zapalny? Czasem ten punkt zapalny wywoła jakiś konflikt, dylemat, który popchnie głównego bohatera do wyruszenia w podróż, której świadkami będziemy przez cały czas trwania filmu. W większości przypadków, które sobie przypominam, punkt zapalny jest kulminacją aktu pierwszego. Na koniec. Bo w pierwszym akcie skupialiśmy się na prezentacji bohaterów, na tym, co jest dla nich ważne, jaka jest sytuacja na świecie. I taki punkt zapalny wywraca to wszystko do góry nogami, dzięki czemu masz wstęp do budowania aktu drugiego. W filmie Wall-E punktem zapalnym jest moment, w którym Ewa musi opuścić Ziemię i wraca na pokład Axiomu. A tytułowy bohater podąża za nią aż na statek przyczepiony do rakiety. Jego celem jest teraz odzyskanie Ewy. Nawet jeśli jest robotem i właściwie nie mamy nic wspólnego, doskonale go rozumiem i chciałbym, żeby jego potrzeba więzi i miłości została spełniona. Dla mnie to piękny przykład przemyślanego, wzruszającego aktu pierwszego. Myślę, że o sukcesie pierwszego aktu decyduje to, na ile potrafisz utożsamić się z bohaterem, jak bardzo ci zależy, na ile wspólnie dzielicie wartości. I kiedy następuje katastrofa, zagrożenie tych wartości albo świat wywraca się do góry nogami, w pewnym sensie kibicujesz mu i czekasz na akt drugi, żeby można było rozwiązać problem. Podsumowując, akt pierwszy ustawia całą historię. Tu dowiadujemy się wszystkiego, co musimy wiedzieć o naszych bohaterach i miejscu akcji, a także znajdujemy coś, co sprawia, że chcemy się dowiedzieć więcej. W następnym ćwiczeniu będziesz mógł wyodrębnić akt pierwszy w swoich ulubionych filmach, no i oczywiście zacząć budować akt pierwszy w historii, którą zamierzasz stworzyć.